Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii gameplaya z LS-a 15. W dzisiejszym odcinku, co dzisiaj możemy robić? Tutaj widzimy, maszynki stoją po ostatnich odcinkach. Tak jakoś je pozostawiałem, ale tym oto pięknym zestawem będziemy sobie zbierać belki, no bo w sumie w ostatnim odcinku było prasowanko, także teraz trzeba te belki pozbierać, póki pogoda, jak widzicie. Ładna pogoda jest, tylko troszeczkę zachmurzone, ale to w sumie to już nie przeszkadza, oby tylko jakichś ciemnych chmur nie było. Myślę, że nam długo nie zejdzie, żeby te belki pozbierać z tej przyczepy, bo przyczepiałem już z samego rana, żeby nie tracić czasu teraz. Tutaj wczoraj sobie muciliśmy już ostatnie żniwa, o 2 tony tylko było, nawet przyczepa cała nie wyszła, nawet burt nie brałem dodatkowych. Tutaj mamy... Mieliśmy mieć zboże wysypowane, no ale niedługo będzie i tutaj jeszcze się mieści. Ale przejdźmy już do rzeczy, bo żeśmy całego dnia to nie robili. Dobra, otwórzmy sobie bramę. No tu cały czas, wiecie, zamkniętą mam bramę, bo kurki chodzą. Także wiecie, trzeba dbać, żeby nie uciekły. Palmy sobie. Złapię chyba za pierwszym razem. No. Idealnie. No i teraz powolutku czasy ruszyć. Ja mam nieustawione jeszcze te wartości. Czekajcie, będzie szybko na razie, ale ja sobie już zmniejszam to. Dobra, już sobie to zmniejszyłem. Czyli elegancko możemy jechać sobie powolutku. Tutaj trzeba uważać. Niby popiół jest wysypany na drogę, żeby to równiej było. Ale i tak troszeczkę deca. A też wiadomo, stary ciągnik. Na przyczepy też trzeba troszeczkę uważać, bo przyczepy, ta niebieska, widzicie, odmalowana. Nic nie jedzie? Nic. Ale wczoraj, jak wracałem sobie z pola, no to jeździły cały czas ciągniki i jeździły też te samochody. Ruch był taki, że o kurde, no widzicie, już po żniwach odpoczywają sobie. To jest w sumie codziennie siedzą pod tym sklepem. Ja też nie rozumiem, jak to można siedzieć codziennie pod tym sklepem, zamiast robić coś żonie w domu, pomóc na przykład, albo coś, to siedzą pod tym sklepem i się opierdzielają. Jak tam przyczepki się trzymają. Ej, tu byśmy pojechali po jakimś ściernisku, tylko widzicie, tu ściernisko niby jest, ale tamto potem łąka jest, a chłopowi nie chce ten trawy zgnieść, bo jeszcze nie wykosił, bo... Co mu poradzę, jak jeszcze nie wykosił tej trawy, no... No nic. Tutaj po tym ściernisku to też nie dojedzie, żeby tam jest znowu zboże też. Chyba, że wykosił dzisiaj, no ale to... Myśmy musieli patrzeć. A potem zawracać, to już lepiej jechać, tak? Po tym zaoranym to też nie, to zaraz koła się wybrudzą. Ej, nie ma dojazdu, trzeba jeździć naokoło cały czas. A tu trzeba będzie zaorać. No, nasze pole przecież to... Choć sobie zrobimy kiedyś. Na razie nie ma czasu, trzeba zbierać póki deszczu, póki ładna pogoda jest. Bo jak deszcz spadnie, no to kiepsko będzie z tymi belkami. Takie mokre też nie za dobre. Już sobie musimy troszeczkę zwolnić, bo tu znowu taka droga jeszcze gorsza niż tam koło domu mamy. Troszeczkę mu dajmy gazu. Ogólnie zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze to oglądasz, zostaw łapkę i udostępnij ten film, no bo to jest dosyć ważne, lecimy do 3000 subskrypcji, także pamiętaj o subskrybowaniu, polecaniu znajomym. Będę to mówił na każdym filmie, wiem, może to będzie wkurzające, ale muszę, bo już chcę mieć te 3000 subskrypcji. Na 3000 subów wydam wam tego Ursusa, o tak on wygląda, jeszcze drugiego takiego, tylko no bardzo podobnego. No chyba, że co innego będziecie chcieli, to co innego wam wydam, ale ten Ursus będzie na pewno, może tą 1614, na którą czekacie już 2 lata, no już tak około 2 lat. Teraz tak, teraz żeby się w tym wszystkim połapać, myślę, że B. Jednak nie. Wow, fuck, co to się stanęło? 9, tak. Którą mamy przyczepę? Mamy tą drugą. A nam jest potrzebna ta. A Z, a nie B. A jak głupi jestem. Z. O, i się zebrała się. I teraz tak, chyba sobie podjedziemy od tej strony. Zaczniemy sobie.
Fajnie, bo jakby teraz była animacja, że wiesz, że idzie za tobą dwóch ludzi i na przykład zbierać te belki, to było. Kurde. Fuck, nie na tą przyczepę. Mam zmienione na tą, no nie. Z, G, G. Sorry za to, no ale. Czasami trzeba. Teraz już powinno być ok. Łaj, tu pod koła mi wlatują. Ja się właśnie zastanawiałem, dlaczego ich nie widać na tej przyczepie, a to przez własną głupotę nie widać, czyli standardowo. Lecimy na Szczecin. Powinien szybko odcineczek wyjść. Tylko żeby 10 minut było odcinka, prawda? No bo to jednak, no, reklamy trzeba wstawić. Nie wiem, kiedy będziecie mieli ten film, nie wiem, kiedy wy to oglądacie. Mam troszeczkę filmów nagranych już na ten rok szkolny. Znaczy teraz już zaczynam nagrywać, tak więcej, bardziej tak. Dzisiaj miałem nagrywać całą sobotę, to wstałem za późno i gówno z tego wyszło. Ale dzisiaj na przykład przed chwilą nagrałem sobie jeden film, teraz drugi, dwa mam jeszcze nie wrzu... Nie, jeden jest wrzucony, jeden mam nie wrzucony. Jutro jest niedziela. Zostanę sobie w domu praktycznie cały dzień. Będę nagrywał te filmy. I od razu powrzucam pewnie na YouTube'a. Czy będziecie mieli zaplanowane? No nie, nie wiem, kiedy by to wam się, jak wam to będzie się wyświetlało. Opublikowane będą, no ale jakoś to zaplanowane. Ło, kurde, ile już. Coś mi się zdaje, że tylko jedna przyczepa wyjdzie. Chyba jedna. A wydawało się, że tak dużo tych belek będzie trzeba w tej prasie, będzie troszeczkę poprawić, żeby więcej tych belek wywalało, no bo to jest. Tylko wpis tam chyba jest jakiś i nic więcej poza tym. Otwórzmy sobie te drzwi, niech będzie przewiew jeszcze większy. Mamy wszystko pootwierane. Jeszcze możemy sobie szybko otworzyć też, będzie przewiew troszeczkę większy. O, gorąco strasznie. Ej, już koniec pola. Ja myślałem, to ile to mogło nam zejść w sumie? 6 minut macie teraz odcinka, nie wiem, o której zacząłem nagrywać. Ale szybko. To zbiera jeszcze? Zbiera jeszcze, to dobrze. Ile jeszcze wejdzie? Wszystko? Wszystko. A, bo tu jeszcze mieliście, widzicie. Tu jeszcze mieliśmy miejsce, czyli. Czyli koniec. Czyli niepotrzebnie brałem dwie przyczepy, tak? No tak, niepotrzebnie brałem. Wyłączmy sobie. I teraz. Sobie wysiądzę na chwilę. Zobaczymy sobie, jak tutaj, czy tędy by dało radę przejechać. Tędy się nie zmieścimy na pewno. O, zarośnięte. O kurde. Tędy jakby próbować. Dobra, może. Coś takiego na żółwiewce. Tutaj sąsiad coś zaorał, to i tak będzie to przecież przed zasianiem będzie coś z tym robił jeszcze, to możemy sobie wjechać. Bo jednak tutaj troszeczkę dłużej zajdzie, no i ale w sumie po drodze polnej, no to i tak byśmy musieli wolno jechać, bo te belki by mogły pospadać nam. Aha, mogłem sobie wjechać na ściernisko, o tędy sobie przejedziemy na ściernisko, żeby nie zahaczyć o nic. Tam przecież, tam.
żeby włączyć. Policja zatrzyma i co? Powiem, że nie stać mnie, bo jestem rolnikiem. W sumie tak ludzie mówią, rolnicy są biedni, no nie i w ogóle. Ale tak naprawdę jakby spojrzeć na te maszyny, znaczy wiadomo, taki polski gospodarz, taki typowy. No to tam za dużo pieniędzy nie ma, jak patrzę na te polskie gospodarstwa, gdzie mają tam te Ursusy starsze i jakieś tam Zetory albo inne ciągniki. I Bizona, to tam z tego pieniędzy aż tyle nie ma. Ale gdy się spojrzy na tych też w Polsce gospodarzy, tych większych, gdzie mają ciągniki za 500 000 na przykład, no to jednak o biedzie nie można mówić. Dobra, teraz tu ładnie wjechać. Tak, Syjona wrócimy, żeby tutaj w rów nie wjechać. Idealnie. Hop. Tu delikatnie. Mam nadzieję, że wam się podoba takie bardziej realne granie, niż takie, jakbyśmy tutaj wjeżdżali na pełnej piździe w tą drogę. Aj, nie to naciskanie, dlatego tak przyspieszył, sorry. Jeszcze bardziej realne granie będzie na nowej serii, na którą zapraszam, która będzie już niedługo. Ale najpierw trzeba mapę skończyć. Dobra, w sumie źle pojechał, ale tu i tak traktor stoi, to nie rozładujemy tego. Trzeba było tym ciągnikiem wyjeżdżać. Ale tu ja sobie zostawię te przyczepy. No i tu sobie zgaśmy go, nam nie będzie już potrzebny. Wsiądźmy sobie. No i tak oto zestawik się prezentuje. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Zasubskrybujcie ten kanał. Wam nic to nie szkodzi, możecie oglądać sobie filmy na przykład. A my lecimy do 6000 subskrypcji. Pozdrawiam widzów. Cześć.